Witam wszystkich, to znowu ja, Sarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Last of Us Part 2. Jesteśmy właściwie przed szpitalem, w którym znajduje się Nora. Szukamy jej już od paru odcinków. Wyeliminowaliśmy ostatnio tę kobietę, która właśnie zdradziła nam dokładniejsze miejsce, gdzie Nora się znajduje. Przy okazji wypatrzyliśmy fajnego easter egga z PlayStation Vita i odpaloną na tej konsolce grą Hotline Miami. No ale dość już tego sprawdzania easter eggów. Powróćmy do właściwej, poważnej rozgrywki. Łódź odpłynęła. Ponoć już kończymy. Dobrze. Dziewczyna czeka na mnie w bazie. Jaja sobie robisz? Znowu jesteś z Joe w oddziale? Iść na górę. Słuchaj, jesteśmy skuteczne. No pewnie, że tak. A to nie fair. Mówię ci, zwiąż się z żołnierzem. Warty przestają być wtedy nudne. Jasne. Wezmę to pod uwagę. Kurwa, blizny są chyba coraz bliżej. Mam nadzieję, że to nasi wybijają tych czubków. Hej, słyszałeś, czemu wzywają nas do bazy? Ponoć Isaac chce odbić całe Śródmieście. Podobno mamy zaatakować blizny. Nie ma opcji. Nie po ostatniej akcji. Isaacowi jeszcze nie odbiło. Tak, słyszałam. Nie ma co czekać, tylko od razu zaczniemy strzelać. Jorge! Kurwa zasadzka! Chyba z tamtej strony! Mamy towarzystwo! Corin! Strzelali z tej strony! Kto to kurwa robi? Blizny? Mówiłem wam ostatnio, że jest to fragment prezentowany przez twórców przed premierą już. No i tutaj nie zamierzam czekać zbyt długo. Tylko od razu zabrać się za strzelanie. Co mamy, ludzie? Czysto. Zobacz wokół auta. Zrozumiano. Dobra, to teraz ostrożnie. Stworzymy jeszcze tłumik. Kolejny wyeliminowany. Mamy też kogoś z psem, więc przygotujmy się. Koktajl Mołotowa powinien się przydać. Czy teraz przyjdą w większej grupie, bo słychać było jeszcze kolejnych. I zdaje się, że wychodzą tamtędy. Dobra. W takim razie czekam na was. Mam tutaj karabin. No i lecimy. Lecimy od razu na głośno. Dość już tego cichego podejścia. Dlatego, że i tak chcemy odnaleźć Norę. I tutaj patyczkowanie się z nimi niewiele nam chyba da. Znaczy, na upartego oczywiście można by było to przedłużać, robić wszystko po cichu. Ale plan... plan mam trochę inny. Niech wiedzą, że się zbliżamy. Niech Nora się boi, wczuwając się trochę w to, co tutaj Ellie chce przecież zrobić. Jak nas ominęli? Dobra, tutaj mamy. Widziałam. No złapałam ją! Kurde, jest tutaj, jednak mnie wypatrzyła. Maggie! Jesteś kurwa następna! Nie dajcie jej uciec! Była tamtędy! Ale trzeba przyznać, że ta broń, którą uzyskaliśmy ostatnio, efektownie to wyglądało. Jakże brutalnie, więc teraz można sobie to ulepszyć, naprawić przy okazji. Rozpłynęła się! Nie mogła uciec dalej. No i bierzemy się za następnych.
tej strony też kogoś mamy, prawda? To tutaj przygotujmy się. Okej. Jakbym teraz trafił, akurat przebiega z tej strony. Nie widzę jej! Gdzieś tu musi być! O, zaraz ci się pokażę. Dobra, to weźmy może też dla odmiany strzelbę. Bo już dawno z niej nie korzystałem. Pieprz. Nic nie znalazłam. Czyli tutaj mamy następnych, tak? Niespodzianka? Cicho. Wow, ale patrzcie, ilu ich jest w tym szpitalu. To nie są żarty. Tędy w ogóle przejdę, czy to jest tylko takie jedno pomieszczenie? To jest winda. Czy na pewno tak pusto? Zaraz się chyba zdziwicie. No ale dobra. Tutaj jeszcze dwójka. Później oczywiście się rozejrzymy po tych korytarzach tutaj. Kurwa mać. No i dawać. O kurde. Ależ to było brutalne. Nie mam pytań. Akurat jesteśmy przy drodze do wyjścia, zdaje się. Tylko, że całkiem spory to szpital. Nawet biorąc pod uwagę, że teraz jesteśmy tylko na parterze, a budynek przecież z zewnątrz wyglądał na ogromny. No ale widzicie sami, że mamy tutaj trochę tych rzeczy. W każdym razie poszło z nimi naprawdę całkiem sprawnie. I teraz, jako że muzyczka się uspokoiła, no to jest to chyba wystarczający znak, że możemy spokojnie sobie pobiegać. Przynajmniej dopóki nie przejdziemy pewnie gdzieś do jakichś kolejnych pomieszczeń. No bo tutaj nie wyrządziliśmy też na tyle dużo hałasu, żeby się inni zorientowali. No zresztą gra też tak pewnie nie działa. Nawet jakbyśmy tutaj ostrą strzelaninę urządzili, to po prostu każda lokacja jest podzielona na takie segmenty. Jak już w danym segmencie wyeliminujemy wszystkich, to później w kolejnym, niezależnie od naszego wcześniejszego podejścia, i tak mogą nie wiedzieć nawet o naszej obecności. Żebym się tylko tutaj nie pogubił, bo mamy rzeczywiście sporo tych zakamarków, ale jednocześnie skorzystaliśmy z niejednej broni, więc warto by było jednak przynajmniej część tych rzeczy odzyskać. Czyli tutaj mamy wyjście główne, ale tutaj jeszcze to boczne by mnie interesowało. Też jakaś szmatka, no i tak samo to, co jest na zewnątrz. Pamiętam, że jak ten właśnie fragmencik tutaj był prezentowany przez twórców przed premierą, to oczywiście wszystko było ładnie przygotowane właściwie przez osobę, która prezentowała ten fragment. Na początek tutaj wyeliminowani zostali pierwsi przeciwnicy po cichu, później z tamtej wieży, gdzie jednego ja na początku wyeliminowałem z łuku i po tym się zaczęło strzelanie, chociaż strzelanie z zaskoczenia, to tam właśnie ta osoba prezentująca ten gameplay ze studia deweloperskiego skorzystała bodajże z koktajlu Mołotowa, no i wtedy też się zaczęło takie dość efektowne strzelanie. No i pamiętam, że tamten gameplay właśnie kończył się dotarciem do samej nory. A już jak to spotkanie dokładnie wyglądało, tego już nie było widać, więc sam jestem ciekaw.
tutaj już wcześniej uzyskaliśmy informację, że Nora jest w budynku. Więc to, że do niej dotrzemy i tak jest nieuniknione, prawda? No i widzicie, tak jak myślałem, tak jak liczyłem też, na zewnątrz też możemy trochę rzeczy zebrać. Gra oczywiście już mnie atakuje propozycją podpowiedzi, ale spokojnie. Tutaj ktoś jeszcze coś zostawił. No i przy okazji też przekonałem się, że ta broń biała, broń do walki wręcz, którą uzyskaliśmy, jednym ciosem można pokonać przeciwnika. Więc teraz jak sobie to ulepszyłem, to mamy 3 użycia, więc 3 wrogów możemy zlikwidować najwyraźniej w ten sposób. No i na wieży też jesteśmy w stanie co nieco jeszcze zabrać. Akurat amunicja do karabinu się przyda. A tutaj mamy chyba po prostu inne wejście do środka. Ale rozumiem, że tu już też byłem? Nie do końca, patrzcie. Jednak nowe rzeczy mamy. A to faktycznie nie kojarzę tego obszaru. Tylko że z drugiej strony też chyba tutaj mogłem się w takim razie dostać. Tymczasem mamy trochę tych suplementów, tylko jednak bardziej mam na oku chyba, mimo wszystko, tworzenie większej liczby pułapek. A to jeszcze mi tutaj brakuje. Dosłownie 2 bodajże tabletek. No dobra, w każdym razie to chyba będzie mniej więcej wszystko. Nie znaleźliśmy żadnej notatki, niczego takiego. Ale uzupełniliśmy zapasy, więc ruszajmy dalej. No to na górę. Generator działa, ale to nas nie interesuje. Odpalmy może latarkę. No i sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu w tym momencie. Wydaje się jednak, że nie. Możemy raczej dość bezpiecznie tutaj się porozglądać. Też oczywiście samego tego gameplayu przedpremierowego aż tak dokładnie co do każdego szczegółu nie kojarzę, więc nawet nie pamiętam, jak tutaj to wyglądało, czy faktycznie był spokój. Poza tym zawsze może się to różnić. No a tymczasem mamy jeszcze notatkę jakąś. A właściwie listę zapasów. Jeśli się uda, zestawy do infuzji. Możecie się z tym zapoznać. Trzeba koniecznie sprawdzić porządnie pierwsze piętro. Są tam pomieszczenia, do których jeszcze nie zaglądaliśmy, a może w nich być coś przydatnego. I omijajcie niższe poziomy, sam. No i właśnie na tym, zdaje się, pierwszym piętrze miała być chyba Nora. Czyli jesteśmy blisko. To ty, Nora? To nie jest ona, prawda? Ktoś zajęty słuchaniem muzyki. Może gdyby było tu więcej strażników, Abby wciąż byłaby w celi. Kurwa, kiedy była tu Abby? Nie jestem głupi. Powiesz nam, gdzie zniknęła. Kiedy Isaac nas o to spyta, powiem, co według mnie się stało. Jak chcesz, ja mam co robić. Nora! Nie chcę za nią oberwać. No, jesteśmy tak blisko. Chociaż kuszą tu nas jeszcze twórcy jakimiś rzeczami do zebrania. Więc na szybko uzupełniamy zapasy, żeby być w razie czego gotowym.
No i wchodzimy. Nie krzycz. Połóż to na stole. Pamiętasz mnie? Ha. Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abby tutaj była. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Gdzie Abby? Wciąż słyszysz jego krzyki? Co? Ja słyszę je co noc. Tak. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Ty suko! O kurde! Hej, na pomoc! Nora! Nie uciekniesz mi! No tych słów ci chyba Eli nie daruje. Cholera! Serio? Tędy? Dodam tylko, że tego fragmentu już nie było prezentowanego przed premierą. Zastrzelić ją! Stój! O Jezu, cholera! Kurwa! Przestań uciekać! I tak to się nic nie da. No serio? Tu jest. Nie, nie, nie! Skubana, no. Mam cię! Nie wierzę, no. Dalej! Rzucić broń! Ależ mało brakowało. Nie, nie, czekaj. Nie, 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 proszę, proszę! Wieszak! Odłóż broń! Puścimy cię wolno, pogadam. Zamknij ryj! Rzuć broń, ręce do góry! Zjeżdżajcie! Nie masz dokąd zwiać! A tu są zarodniki. Załatwić ją! Matki! Kto włączył jebany prąd? Nieważne, znaleźć intruza. Klikacze. Co my tu kurwa robimy? Nieważne. Mamy ją znaleźć, a ta intruzka ma zdechnąć. O kurde, czyli mamy klikaczy. Można to by było znowu wykorzystać. Chyba w takim razie odwrócimy uwagę klikaczy, żeby tutaj wyszli. Gdzieś tam rzućmy. Co to było? Kurwa, nie jest to. Kurwa, no to niech się powybijają znowu nawzajem. Tak jak już wcześniej w tunelach. Kurwa!
No długo nie przeżyli, co? Teraz musimy sobie sami poradzić. Dobra, dwóch klikaczy jeszcze. Ale skutecznie napuściliśmy tych klikaczy. Odpalić w ogóle właśnie światło. O nie! Nieciekawie, nieciekawie. W pewnym momencie byli trochę za blisko siebie. No nie, no naprawdę, odwracasz się? Sytuacja opanowana. Tutaj niczego właściwie nie wytworzymy, prawda? Chyba że ewentualnie strzały, ale to jedna jest tylko ewentualnie do wytworzenia. Surowców to widzę, że też mam pełno. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o surowce, to nie mamy tutaj niby czego szukać, ale zawsze może się jeszcze pojawić jakaś notka wzbogacająca naszą wiedzę o fabule. Będziemy w takim razie ścigać Norę, bo kurde, Eli tutaj zagrała sprytnie, ale i bez litości dla samej Nory, bo wiedziała doskonale Eli, że jej się nic nie stanie, jak tutaj wejdzie. Eli jest odporna, może sobie swobodnie biegać bez maski, kiedy dookoła jest pełno zarodników, podczas gdy Nora, w momencie jak tutaj tylko zeskoczyły, to Nora od razu zaczęła kasłać, więc właściwie już została zainfekowana. Znajduje się w fatalnej sytuacji wobec tego. Dobra, gdzie jesteś? No dobra. Gdzie jesteś? Ej, Eli, nie powtarzaj po mnie. Chyba ją słychać gdzieś tam dalej, prawda? Słychać jak kaszle. No ona już długo nie wytrwa, taka prawda. Ewidentnie jesteśmy coraz bliżej. Wdychasz zarodniki. To ty. Świetlik. Świetlików już nie ma. Gdzie Abi? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć.
albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Ostatnia szansa. Nie zdradzę przyjaciółki. O kurde. Przerażające. Jak bardzo się też Ellie zmieniła w tej pogoni za zemstą. To ja. Nic nie jest? Chryste, to twoja krew? Ukrywa się w takim akwarium. Okej. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Wydusiłam to z niej. Już dobrze. Czyli torturowała ją jednak dłużej. Ile jeszcze będziemy musieli zrobić, żeby dotrzeć do Abby? A tymczasem retrospekcja 2 lata wcześniej. I kurde, Ellie dotarła do tego szpitala z jedynki. Wow, to jest ten korytarz z końcówki pierwszej części. Ale jazda, czyli jednak ją to ciągle męczyło. Postanowiła poszukać prawdy na własną rękę. Przecież to jest pokój, w którym Ellie... Zostawiliście sporo gratów. W którym Ellie leżała nieprzytomna. Tutaj ją przygotowywali do operacji.
no dalej. Musi tu coś być. Kurde, aż mi ciarki przeszły, jak zobaczyłem, jak Eli tutaj weszła do tego szpitala. No ale chyba niczego się nie dowiedziała. Przynajmniej nie dało się po niej poznać tego, że coś się wie. Na podstawie dotychczasowych wydarzeń. Czemu zniknęliście? O, ja cię kręcę. Eli nawet nie wie, że tutaj właśnie leżała. Teraz możemy zobaczyć tę lokację znaną z jedynki w takiej nowej, odświeżonej formie. Co my tu mamy? A to co? Patrzcie. To ja? No, zdecydowanie. Narośl wyraźnie zmutowała. Musimy sprawdzić, czy wyniki testów potwierdzają naszą teorię. Stoimy u progu wielkiego odkrycia. O, nie wierzę. To już to powinno dać Eli do myślenia. Zresztą ona rozmyślała przez ostatnie lata tak czy siak. Przecież była ta rozmowa z Joelem jeszcze niedawno w kolejnej retrospekcji. Jutro o tej porze będziemy mogli powiedzieć, że zmieniliśmy bieg historii. I proszę. Była mowa o tym, że właśnie narośl jakby wrosła w mózg Eli i dlatego w trakcie tej operacji było wiadomo, że jeśli chcą tę narośl wyciąć i wykorzystać do stworzenia szczepionki, no to Eli jednocześnie będzie musiała umrzeć. I dlatego właśnie Joel się zdecydował powstrzymać świetlików i uratować Eli. Nie bacząc na konsekwencje, że przez to szczepionka nie będzie mogła być stworzona. Kolejna jakaś teraz notatka. Don, wiesz, że z przyjemnością zebrałem i skatalogowałem całe wyjątkowe wyposażenie tego szpitala. I co usłyszałem, gdy tylko skończyłem? Ano, usłyszałem, że cała moja praca poszła na marne. Nie mieści mi się w głowie, że postanowiliście rozwiązać grupę. Kumam, wydarzył się cud, którego brutalnie was pozbawiono. Przewalone. Ale wiesz co? Cały ten świat jest przewalony. Naprawdę chcecie się poddać? Co dalej? Zamierzacie zamieszkać w którejś strefie? Dołączyć do jakiegoś trzecioligowego ruchu oporu? Pieprzę to. Komuś musi zależeć. Spędzę resztę życia szukając tego kogoś, albo zginę, próbując. Podpisano Scott. Nora powiedziała, świetlików już nie ma. Dużo się wydarzyło przez te lata. Od wydarzeń z zakończenia jedynki i same działania Joela miały na to niebagatelny wpływ, jakby nie patrzeć. Chociaż oczywiście, no to jest ciężka sprawa, ja już mówiłem o tym w swojej serii z jedynki, że ciężko jest to naprawdę oceniać, no bo wiadomo, że Joel chciał ocalić swoją ukochaną osobę w postaci Eli, którą już traktował jak córeczkę. I kurde, i ta sala. Ta sala, gdzie Joel odebrał Eli. I patrzcie, nawet są ślady krwi po tym jednym lekarzu, którego właściwie nie dało się ominąć. Tylko trzeba było go zabić, żeby ocalić Eli. Ale z drugiej strony, nawet gdyby szczepionka została stworzona, Eli by rzeczywiście umarła. Torba świetlików. Rozumiem, że ją musimy otworzyć. Ale nawet jeśli właśnie szczepionka by została stworzona, jaka jest gwarancja tego, że wtedy by wszystko było dobrze? Raczej patrząc na ten świat, na tych ludzi, bardziej prawdopodobne by było, że świetliki by wykorzystały fakt, że mają dostęp do szczepionki, wykorzystaliby to, że mogą tak naprawdę decydować, mieć władzę. Decydować, kto może mieć szczepionkę, a kto nie.
Joel i to mógł przewidzieć. Większość już odeszła. Nie wiem, do której grupy dołączę. Byłam jedną z tych, którzy chcieli ścigać przemytnika i dziewczynę. Powiedzieli, że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością, niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę... Czyli dowód na to, że Joel kłamał. Ellie! Bo mówił, że osób z odpornością jest więcej. Ale jazda. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz. Co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. O kurde, powie jej. Powiedz mi. Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. Wrócę, ale z nami koniec. To się nazywa mocarne zakończenie rozdziału. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Nie sądziłem, że Ellie dowiedziała się jednak prawdy od Joela. Byłem pewien, że ona się dowie od kogoś postronnego. Dotychczasowe sceny jakby nam nawet nie dawały wskazówki, że Ellie, już teraz jako 19-latka, mogła wiedzieć, co się w szpitalu wydarzyło. No bo jakby nie patrzeć, nie rozmawiała z nikim na ten temat, a tu nagle, kończąc kolejny rozdział fabularny, dowiadujemy się, że Ellie udała się do szpitala. Znalazła to nagranie, które już ostatecznie potwierdziło, że Joel zdecydowanie coś kręcił, mówiąc, że przedstawiciele świetlików zrezygnowali ze szczepionki, bo nic tak naprawdę się nie udało zrobić, bo takich ludzi odpornych jest więcej, a na tym nagraniu wyraźnie słychać, że nie mogli znaleźć nikogo więcej.
że to byłby cud, gdyby się udało znaleźć kogoś oprócz Eli. No i to skłoniło od razu do zadania tego konkretnego pytania, a Joel już właściwie nie miał wyjścia, musiał powiedzieć prawdę. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy też jesteście podobnie zaskoczeni jak i ja, a w następnym odcinku rozpoczniemy kolejny rozdział fabularny. Będziemy mieli już historię przedstawiającą trzeci dzień w Seattle, no i najpewniej będziemy szukać samej Abby. Czekam na wasze komentarze, zostawiajcie kciuki w górę, jeśli seria wam się podoba i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!